Pan starosta Sanocki ogłosił stan alarmowy, ale już od godzin popołudniowych mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy. Telefony spływały lawinowo o kolejnych podtopieniach, kolejnych budynkach mieszkalnych, które są zagrożone. W tej chwili mamy już godzinę pierwszą. W tym momencie praktycznie odnotowaliśmy blisko 60 interwencji. Nadal dyżurni operacyjni naszego stanowiska odbierają kolejne informacje o kolejnych budynkach zagrożonych. Najbardziej zagrożonymi terenami były tereny głównie gminy Zagórz. To tam najwięcej strażacy pracowali, tam było najwięcej przypadków zalanych budynków posesji, budynków gospodarczych. Musieliśmy również ewakuować w kilku przypadkach mienie, które było zagrożone, głównie było to wyposażenie sprzętu rolniczego. Należy tutaj również dodać, że działania były prowadzone też na gminie Tyrawa Włoska. Tyrawa Solna, Tyrawa Wołoska, tam również strażacy pracowali. Dostaliśmy również polecenie w trakcie prowadzonych działań od WSKR-u w Rzeszowie o konieczności zadysponowania przez nasze stanowisko kierowania 4 zastępów plus Łódź na teren powiatu bieszczadzkiego. Nasze zastępy zostały tam wysłane i wiem, że pomagały przy usuwaniu skutków powodzi, która również nawiedziła tamte tereny. Skupiliśmy się w dużej mierze w zabezpieczeniu przed zalaniem szpitala naszego w Łuszczykach Dolnych. Siły, które tam zostały zadysponowane, miały za zadanie wzmocnienie wału, który miał chronić szpital. Po części wał ten został wzmocniony, ale woda jednak dotarła do piwnic szpitala, co nie spowodowało, że ten szpital jakby stracił swoją funkcjonalność. Cały czas funkcjonował. Natomiast pogotowie ratunkowe, które tam akurat wynajmuje te pomieszczenia, musiało się przenieść do naszej komendy. Tutaj akurat jednostka udostępniła garaże dla samochodów ratownictwa medycznego. Gdy sytuacja została opanowana, woda zaczęła opadać, oni wrócili do swojej siedziby. To jest kwestia 5-6 godzin. Aha. Jak to wyszło? Ja tutaj mieszkam w tej chwili. I to wyszło, ja wiem, powyżej pierwszego piętra praktycznie. Pływamy w tej chwili powyżej parteru, no to jest pierwsze piętro, można powiedzieć. Tego jeszcze nie było. No i zagrażało to życiu, a byliśmy z małymi dziećmi, na parterze mieszkamy, także po prostu przyszła taka wiadomość, że nie ma możliwości, żeby zostać w bloku, bo może być tragedia. Wody przybywało cały czas, także nie było żadnej szansy.